Cześć, tutaj Ania, dziękuję za Wasze propozycje artystów i zespołów, których piosenki chcieliście odgadywać razem z nami. Wpisywaliście je w komentarzach pod odcinkiem z piosenkami Elvisa Presleya. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zostawiam tutaj link. Pamiętajcie, że odnośniki do zagadek są umieszczone w opisie pod tym filmem. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę i bardzo uprzejmie proszę o subskrypcję. W dzisiejszym odcinku będziecie odgadywać piosenki zespołu Queen. Wow, mój ulubiony zespół. Usłyszycie dwa fragmenty 10 piosenek. Pierwszy fragment wart jest 3 punkty, to 1 sekunda utworu. Drugi fragment wart jest 1 punkt, to 4 sekundy utworu. Jeśli znacie tytuł piosenki, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź, jeśli będzie prawidłowa, otrzymujecie punkt. Jeśli będzie błędna lub jeśli nie zdążycie odpowiedzieć w ciągu 5 sekund, pozostali słuchają fragmentu jeszcze raz. Jeśli nie będziecie znać tytułu piosenki, przechodzicie do drugiego fragmentu. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Mogę dostać pół punkta za wykonawcę. Jakby miał czaska w zębach, to przepraszam. Ja też. Długo nad tym myślałam. Nie, już to kilka razy powiedziałam dzisiaj. Aha. Ready, co? Freddy. Ja wiem. Ja muszę sobie dośpiewać. Lover Boy, Queen. Kurde. Nie. A mi się to, te dwie piosenki się zdawały. Kurde, bo one mi się pomyliły. Raczej tak wcale zły tytuł, ale I Wanna Roll, Queen. Killer Queen. Tak, no. Musiałam sobie szybko... Zwycięzcy. Tak, zwycięzcy. Killer Queen. Tak! Okay. Ja generalnie mam tak z Queen, że bardzo dawno słuchałem, więc ja w ogóle będę tutaj jechał tak po mojej pamięci wstecz, że i Killer Queen, no to jest jednak też dosyć popularny numer. I to jest chyba w ogóle pierwszy numer taki ich, z którego się wybili. To był taki pierwszy ich kluczowy numer. Bo ty, Wiktoria, szukasz za trudnych piosenek. No. To może być mój problem dzisiaj. Mój na pewno nie będzie. A powiedziałeś We Are The Champion, czy nie? Nie powiedziałem I Wanna Know, więc taki nawet nie najbardziej oczywisty. No. Poczekaj, nie, to nie jest, bo... To brzmi jak połowa piosenek Queen. Bez kurde, ja będę potrzebowała na pewno drugi. No, ja też będę. Ale coś mi świta, coś mi świta. A mi nie na przykład. To jest to. Ta-ra-ta-ta. Radio Gaga. Nie! Kurde, coś tam tu fall. Waterfall. Nie, to nie jest Waterfall. Kurde, nie przypomnę sobie tego pierwszego słowa. Okej, okay, lecimy dalej. Ale to jest... A, ty nie... A. Ale po co? Nie. To jest Hammer to Fall. Hammer to Fall. Niestety, nie. Przycisk zwycięzcy nie zawsze zobowiązuje. Nie wiem, jakiś powiem All I Want? Nie. Nie, no. To co to było? Hammer to Fall. O, Hammer faktycznie! To fall, tak, no. Jak się bawiła? Pierwszy raz słyszę to bez egzekcji. A te kurczę, tytuły Queen też w ogóle totalnie są takie, że... W ogóle nie wiadomo skąd wzięte. Tak, tak. Ja lubię bardzo lubię tę piosenkę. Bardzo lubię tę piosenkę. Już teraz, jak ją znasz, to lubisz. Po fragmencie brzmi idealnie. Chyba Zuzia była pierwsza. Love of my life. Kocham tę piosenkę, to jest chyba najlepsza piosenka Queenów, jaka istnieje, na pewno. No, Love of my life, Queen. No, znowu szukałam czegoś. Ja też szukałam. Bardzo lubię tę piosenkę. Bardzo, bardzo. Ty chyba lubisz tę piosenkę, nie? To właśnie powiedziałam. Zdejmij sobie te słuchawki. Jest tak piękna. No po prostu zawsze jak ją słyszę, to aż mi się płakać chce. Naprawdę jest tak piękna. No nie mogę, no kocham ją. Serio, serio. Musiałam zdobyć ten punkt. Ja bardzo lubię ten moment. Naprawdę lubisz ten moment? Myślę, że lubisz ten moment. Ty chyba bardzo lubisz ten moment. Lubię ten moment. Na lubię. To ten moment lubię.
No, byśmy się pogniewali pewnie, jak ja bym jakbym oj, byśmy to. Się pogniewali. No, nie byłoby fajnie. Pierwszy i ostatni raz tutaj. Tak, tak. Już, nie, nie, to już w ogóle ja bym zabroniła ci montować odcinki z moją twarzą. To chyba już byś się to już nie pojawiło. To bym takiego blura nakładał na ludzie. No, kto ma większą moc? Dobrze, że nacisnęłam pierwsza. Tak, tak, nie ma dobrze, tego problemu. Wszyscy się bardzo lubimy. Tak jest, nie wszystko ma żadnej spiny. Nie ma spiny nigdy. Nie, nie ma spiny, serio. Jakby co, jakby co, nie, jest super, jest super. Jest super, jak to nie była beka. To jakby w sensie to... Co się to była beka? Znaczy to była beka, ale to była tak, że to nie był... No dobra, jedźmy wiecie, dalej. No wiecie, jest no super. Jakby ja jest, lubię, jest, nie? Oj! Moja głowa mi boli teraz od kopania. Wiem, co to za piosenka, ten, ale nie mam pojęcia, jak ona się może nazywać. Tak, bo nie tak wyrywkowo to brzmiał. Każda piosenka brzmi bardzo podobnie. Tak, że od razu jakbyś ją usłyszał, tak, to byś wiedział, że to tak, Queen, ale tak, tak żeby dokładnie powiedzieć, która to piosenka, to już gorzej. No bo to jest ten czas, gdzie oni te rockowe piosenki wypuszczali, potem dopiero poszli taki bardziej tak funk. Mieli taką płytę Nie Wypał, co po prostu nowy styl i fani mieli takie, co jest, wróćcie do tego, co było. Ej! Bartek! Wiesz, co to jest? Nie. I Wanna Know Queen? Tak! Brawo! Wow! Kurde, no. Absolutnie to znam, absolutnie to leci w radiu i absolutnie nie mam pojęcia, jak to się nazywa. You want the truth. I do want the truth. Ale nie jest to prawidłowa. Me too. Nie wiem. Ja nie powiem wiem cokolwiek, jakby to my best friend, coś... Nie, to nie jest to, nie. Ja wiem, ale nie, chciałem rzucić to cokolwiek. Ja nie wiem, ja nie będę się tutaj kompromitować. Dajesz, no rzuć jakikolwiek tytuł. Ale mi same te takie ikoniczne piosenki przychodzą do głowy i to żadna z nich nie jest. Show must go on. To nie było Bohemian Rhapsody. To jak naprawdę to nie? Kurde, to chyba myślałam, nie było też Don't Stop Me Now. Czekaj, nie? A kilka nutek się zgadzało. Dobra, bo my tutaj rzucamy teraz tytułami. Ale kurczę, ten głos Freddiego, to może jednak było to. No. Znaczy, mi się w ogóle wydaje, że to był Queen. A to nie był ten Freddy Planeta taka? A nie AC/DC? Freddy Mars. Freddy Mars. Frederick Mars. Mars. Jest to I Want It All. O, ja raz to było I Want It All, no nie. Nie, no byli tam te piosenki, ja wiem tylko taki tytuł. Jest. A który moment lubisz teraz, Vicky, w tej piosence? I want it, refren. Z tej lubię bardzo refren i tą końcówkę taką. Lubisz tę piosenkę? Ja faktycznie lubię tę końcówkę. To jest takie yeah, yeah. A to taką wcześniejszą końcówkę niż moja końcówka. Okay. Na przykład moją ulubioną ciekawostką jest to. Generalnie z całego Queen, wiadomo tam oprócz Freddiego, bardzo podziwiam Briana Maya, dlatego że on jest... Bardzo go podziwiam, dlatego że jest to niezwykle to mądry taki człowiek. Z wielkimi włosami, tak, takimi, co no, miał całą karierę czarne, kręcone włosy, a teraz ma dosłownie takie same te włosy, tylko białe. Mhm. Nie stać go było na gitarę, więc skonstruował swoją własną. Wraz ze swoim ojcem, ona się składała z guzików, z jakiegoś tam starego pieca. Takie unikatowe brzmienie Queen też wychodzi trochę właśnie z tej gitary. Bo w późniejszych latach, jak już było ich stać na własny sprzęt, to Brian May dalej grał na tej gitarze, a grał na niej monetą, bodajże 6-pensówką, dlatego że ona miała... Dosyć szczegółowe. Ona miała no, takie ostre krawędzie i właśnie dzięki temu, że miała te ostre krawędzie, no to tak, takie niepowtarzalne brzmienie ma Queen. Wow, wiła. To moja ulubiona ciekawostka. No i co? Teraz Bohemian Rhapsody od razu, jak będzie tak. Nie, będzie 10 Bohemian Rhapsody. Też tak myślę. Tak, to się czuję. Jeśli do dziewiątego nie będzie, to się wszyscy rzucamy. Tak. O nie, to... O, ja wiem, chyba. Ja się przynajmniej dobrze bawię, w sensie dokładnie jest tutaj fajnie. Ja wiedziałem, że większość piosenek nie będę pamiętał, ale ja się tutaj cudownie z wami bawię, dziewczyny. Tak, Tarka mi tak gra w głowie teraz, nie mogę, ja znam. Sobie przypomnij, ja Zuzia, spokojnie. Znam. Ja muszę sobie przypomnieć, jak ten tytuł, który mam w głowie leci, bo możliwe, że to. A to jest innuendo? 3 punkty. No. Tak. Jedna z powodów miałem rodeo, gdybym miał myśleć. Powiedziałbyś rodeo? No.
To było być blisko. Blisko. Poprzestawiasz literki, parę dodasz, parę odejmiesz i zgipę. Jak każdy tytuł na świecie. Może drugi fragment. No niech będzie. Czy chcesz strzelać? Nie, wiesz, no niech tutaj będzie. No. Jak sobie stawiasz, możesz teraz i może później to ułatwi. To jest. To jest innuendo, to się nazywa? Dobrze, tak myślałam. Chciałam już na początku z tym strzelić, ale nie byłam pewna. To było po tej. No. Płyta się chyba też tak nazywa. Tak, tak, to jest ta z tym takim klaunem, gdzie to się kończy. Tak, 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 tak. Czuję od niej taki inny. Nie oczywiste te wybory, powiem wam. Co? Nie oczywiste te wybory dzisiaj. Ale wybory tych ludzi tutaj. To też. Ale mamy dużo ciekawostek. Ale ogólnie o takich. Jest taki film o Queen, Bohemian Rhapsody. Ja tam Rami Malek. Tak. Dostał Oscara. Jest z Egiptu. Bardzo, bardzo niszowy, tak. Na Sundance, tam w trzecim konkursie występował. Może znali się, może znacie, ale no nie wydaje nam się. Tak, no i też miał piosenkę z Davidem Bowie, wiecie o tym? Kurczę, nie. No, serio. A mogłam zaryzykować od początku, nie byłam pewna. Nie byłam pewna, czy to tak leci. Słuchaj, trzeba iść. Lepiej mówić coś niż nic. Tak, dokładnie. Prawda, zawsze potem kupcon może coś poprzestawiać i będzie, że mam punkt. Wiktoria na przykład ogląda cały czas Bohemian Rhapsody. Strasznie lubię ten film. Ale no też ja mam bardzo sentymentalne podejście do tego filmu. Nie wiem, czy to jest do użycia w odcinku, ale nasz związek z Szymonem zaczął się na tym filmie. Do wrócenia. No, jako taki, no jeszcze nie para, poszliśmy do kina. W momencie mojej ulubionej piosenki Szymon wyznał mi miłość. A która to była piosenka? Love of My Life? Nie, no jeszcze nie, no nie wiedzieliśmy, czy Will you rock you? Killerku. I moją ulubioną piosenką na tydzień. To jest dosyć under pressure. Moją ulubioną piosenką jest to mocno oklepane, ale jest Bohemian Rhapsody. Więc oryginalny wybór. No, totalnie. Od tego momentu się zaczął mój związek. Trwa przez 4 lata już prawie. Dlatego fajna też historia. Mam taki bardzo duży sentyment do tego filmu, do zespołu. O. O, ten numer lubiłem, to wiem, że ja go. Jezu. Idziem łap w łap. O tym masz ciekawostkę. Czemu one wszystkie brzmią tak samo? Nie, to jest ale trochę tak, nie, ale wiesz, że z tej strony każda brzmi zupełnie inaczej. Tak, ale nie? Wszystkie mają ten sam styl i wszystkie tak, znam, ale nie wiem, jakie one mają tytuły. Nie, no to trochę inaczej. A ja mam tak, że ja co dwa, raz znam, raz nie znam. Wszyscy się znam wszystkie, ale jakby teraz w ogóle mam dziurę w głowie. Ej, teraz to nie wiem. Ja miałam tak przy tej pierwszej piosence, że miałam po prostu wszystkie wymieszane i nie wiedziałam, która to jest. Wiesz, to czuję. Ojejku, teraz ty mi zmyliłaś tą ciekawostką, bo miałam ciekawostkę o Bohemian Rhapsody. Okej, sorry. Jezu, mi teraz wszystkie piosenki w tym Queenów mi się tak przewijają. Dosłownie słyszę wszystkie naraz w głowie. To jest niesamowite. Ja znam ten numer. Ja łączę w głowie rozwinięcie jakiejś piosenki z początkiem innej piosenki i zakończeniem jeszcze innej. Tak. I z chórkami jeszcze innej. Tak. No. Jesteśmy tutaj dla dobrej zabawy. Tak więc. Dokładnie. Nie. Okej. Okay. Jeszcze raz słuchać. A, okej. Okay. Ty też ma teraz szansę. No, jasne. Bardzo śmieszne. Nie, to był taki joke. Okej. Okay. Możesz coś strzelić. We'll rock you. 10 punktów. Bicycle Race. Naprawdę? To jest to z tym bicycle, really? Co właśnie teraz... O... Jo! Przecież to jest tak prosto. Myślałem, że ja pamiętam więcej piosenek. Z tytułów. Ja właśnie myślałam, że jakby będę upuszczać i ja w ogóle będę miała tak czarno, a ja wiem, co to za piosenka, no. Ale... A nie, to ja myślałam właśnie, że mi lepiej pójdzie. Ja się poddaję. My best friend, nie strzelam, bo jakby to było to bym się już zrobiło mi się smutno. Strzelacie jeszcze coś? Ja nie. Bicycle Race. To jest to? Boże, naprawdę? Do tej piosenki użyli, tylko nie pamiętam już ile. 60? Iluś tam rowerów i w teledysku teledysk polegał na tym, że chyba tam 20 nagich kobiet jeździło na tych rowerach
I oni chcieli je potem zwrócić, no bo wykorzystali rowery, czy tam w ramach jakiejś kampanii, w ramach jakiejś tam reklamy dostali te rowery, chcieli je zwrócić po nagraniu tego teledysku. I jak się ta firma dowiedziała, że na tych rowerach siedziały nagie kobiety, no to nie chcieli ich przyjąć i we wszystkich rowerach musieli wymienić siodełka, dopiero je przyjęli. Ale to oni nie mają... Jakież to było? Tak, tak. Jak była wystawa rowery w Koperniku, to sobie puszczaliśmy w biurach. W biurze. Widać, jak puszczaliście. Ale w ogóle w sensie... Świetnie sobie to było rok temu, dobrze? To było dawno temu już. Nie, jednak poproszę drugi fragment. Już było takie... No bo już myślałam, że mi się uda, ale nie, doszło mi do refrenu. Nie, to nie mówię, że nie znam, tylko mój dźwięk dodatkowy. Już myślałam, że mi ukradłaś. Ja proszę o drugi. Już tak zdążyłam posmutnieć. To tylko efekty dźwiękowe. I te dwie piosenki też mi się mylą. Myli mi się Keep Yourself Alive i Seven Seas of Rye, ale to jest Keep Yourself Alive. Tak. Ja teraz kibicuję Zuzi. Pamiętasz? Kurczę, no pamiętam, jak to leci, ale ja w ogóle nie... Nie, to nie jest to. To było tamto. Nie. Okej, okay, sorry. I to jest to następne. Nie, chyba się poddaję. To jakieś randomowe tytuły dawajcie. Żeby cokolwiek powiedzieć. My best. My best. Nie, nawet miałam przez chwilę myśli. I will survive. Highway to hell. Keep yourself alive. Jezus, faktycznie! Nie, no kurczę, no teraz się czuję, nie. No. A ciekawostką jest to, że Seven Seas of Rye, tak? Wy naprawdę lubicie ten Queen. No, Wiktoria totalnie. Ja totalnie. I była pierwszą piosenką Queen. No cóż, dobrze idzie. Dobrze idzie, świetnie idzie. Jest git. Grunt to dobre nastawienie. Tak jest. Mi dalej. Z moimi zeroma punktami. Mi też, jakby zdjęta! Ale ja mam pierwsza. No wiem. Jakby nie było remisu, to bym ci dała. Under Pressure. Co? Dziękuję. Under Pressure. 3 punkty. Bardzo lubię. Bo ja byłam... No właśnie. To bo właśnie... to. No, Bartek, dawaj. Dobrze, że powiedziałeś o tym. To był David Bowie. Ale to tylko dzięki Bartkowi o tym wiem. Nie ma sprawy już. Okej. Okay. Wiecie, jaka była pierwsza nazwa zespołu Queen? Dobra. Smile. Tak, to prawda. Ale też Queen to było wulgarne określenie osób homoseksualnych w tamtych czasach. Bardzo piękny numer. Bardzo fajny, numer. Fajny. I to jest w ogóle też numer, który mi który udowadnia, że tylko Freddie Mercury mógł w zamian za tekst po prostu robić jakieś bla 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 i to wychodzi bardzo dobrze. W sensie... No, to prawda. Jakby ktoś inny by to próbował, to cringe, straszny. Ale Freddy robił to jak mistrz. To prawda. Jak szef. Prawda. Nigdy nie zaśpiewali na żywo, wiecie? Szok! No na YouTubie jest klip, gdzie śpiewają to i jest połączone, ale są osobno. No. A szkoda. Szkoda. No. Obaj w ogóle idealnie pasują. Jakby nie wyobrażam sobie żadnych innych głosów do tego. A i też na YouTubie, warto sprawdzić, jest nagranie jakby solo, wycięty wokal. Jak brzmią bez żadnej muzyki. I jest to niesamowite, dostaje się gęsiej skórki. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Oj. No właśnie ja też ja mam... nie pamiętam. Ja nie pamiętam jednego słowa w tym tytule. No to dawaj. Dostajesz 1.5 punkta. Od kogo? Od widzów. To albo wyjdzie, albo bardzo nie wyjdzie. Button ass girl? Fat bottom girl? Tak. Ale to jest coś takiego podobnego, tylko... fat bottom... Coś fat... Fat bottom girls. Nie! Jezus, sukces! No, te pierwsze fragmenty są nieoczywiste dla mnie. Dla mnie nie. A lubię tę piosenkę bardzo. Lubisz? No. Okay. Naprawdę ją lubisz? Mhm. O tej piosence nie mam taka... żadnych ciekawostek. Ja też nie. A ciekawe, dlaczego się tak nazywa? Tego nie wsłuchiwałam się nigdy w tekst.
Na pewno jest to gdzieś wyjaśnione. Jeśli ktoś z was wie, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, podzielę się z nim, no. Nie, ale nie, 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 straszne nie, dramy są w tym odcinku. Nie, nie, jakby nie, bo, nie, no, oddajmy chciał mu. Chciał ci ukraść punkt, ja chciał, ale w sumie chciał mi ukraść punkt. Nie, nie, to się podziel, powiedz. Nie, 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 jakby... Nie, ale nie, nie, to nie przypomniałabym sobie tego, gdyby nie odwiedził. Nie, 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 to jakby ukradłem, zgłaszam się, tam jest policja, ale... No dobra, nie, to nie. Twoje, twoje. Moje. Nie będę płakać. Twoje, moje, nasze. Wspólne. Wspólne. Tego się trzymajmy. Obstawiacie coś? Nie. Bohemian Rhapsody. Nie będzie, oszalałeś. We are the champions. Dobra, to teraz... Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Tu mam parę ciekawostek. Jest taki film o takim tytule, wiecie? Tak? Kurde. Serio? Nie, nie, ja w ogóle nie kojarzę. Co? Skąd ty to wiedziałaś? Wahałam się powiedzieć Show Must Go On, ale stwierdziłam nie, to musi być Bohemian Rhapsody. Ja, moją ciekawostką jest to, że teledysk do Bohemian Rhapsody jest pierwszym teledyskiem, który został nakręcony. To nakręcony. I ever. Ever. Ale ever in history of what? Tak. Yes. Serio? No. No jako taki pierwszy... typowo nagrany do tego, żeby był teledyskiem. Został nagrany w 4 godziny. I teraz ja powiem. I kosztował 4,5 tysiąca funtów. Ale to tylko przez to, że musieli wynająć wóz transmisyjny od jakiejś tam angielskiej telewizji. Nie mam pojęcia, jak na lata 70. Jaką wartość miało 4,5 tysiąca, bo może to było całkiem sporo. Ale i tak, jak na teledysk, to jest dosyć niewiele. No i jest przeładowany jakimiś różnymi efektami. Ja po prostu zawsze jak mam odcinki, jak mi nie idzie, to w ostatnim momencie poszło ci bardzo dobrze. Nie, no przecież ci poszło, no właśnie, co ten? Chyba w ogóle wygrałam taki... No, kurczę, no. Nie, no jakby tak, to było za 10 punktów. Bo to było najtrudniejsze, to powinno być... To złoty przycisk po prostu, no, to był. Złoty przycisk. Przechodzę dalej, wy nie, przykro mi. Miło się z wami grało. Przecież miło się z wami grało, no. Miło, miło. Dzisiejszy odcinek wygrywa Wiktoria. O, szok! Dzięki. No, trochę się stresowałam, dlatego że bałam się, że coś mnie zaskoczy. A oficjalnie 8-3-3 wygrywa dzisiaj Zuzia Tymuska. Gratulacje. Kto by się spodziewał z tym przyciskiem? No właśnie, ja nie wiem, wiesz? Szliśmy, bo tutaj Zuzia sobie szła swoją drogą, a my tutaj rywalizacja tak, była, wiesz, tak była zacięta. Drodzy widzowie, dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu Queen. Że macie ich kilka. Piesujcie. O, może nie. Specjalne podziękowania dla następujących patronów: Zuzia Kania, Beata Bezak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Tomasz Mak. Bye bye, bye bye bye.